Cześć, witam Was serdecznie na kolejnej mojej wyprawie rowerowej, witam Was na moim kanale i zapraszam dzisiaj na taką oto przygodę, którą sobie jakiś czas temu wymyśliłem, kupując pak crafta, czyli taki dmuchany ponton, który można zabrać ze sobą do plecaka albo też do sakwy na rower. No i tak jak kupiłem tego pak crafta, to żartowałem do kolegi kiedyś, że ultramaraton rowerowy to nie tylko może być jazda na rowerze, ale też po prostu jak dojeżdżamy do jeziora, to musimy go jakoś pokonać, na przykład w pak crafcie. No i postanowiłem zrealizować ten pomysł i wymyślić sobie koncepcję ultramaratonu, która w swoim obszarze też obejmie rzekę. No i wybór padł na Brdę, także jadę teraz samotnie do Swornych Gaci, to jest około 150-140 km od mojego miejsca zamieszkania. Tam będę nocował, oczywiście w formule samowystarczalności, czyli będę nocował pod namiotem, gotując sobie i żywiąc się tym, co ze sobą zabiorę. Jedyny mój prowiant, jaki kupię, to tylko będzie woda. A tak wszystko mam ze sobą, no i nie korzystam z gotowych miejsc noclegowych, tylko muszę sam coś znaleźć, oczywiście wszystko w ramach zgody z prawem. Ale jest w Polsce na szczęście taka możliwość, żeby zanocować sobie w lesie bez narażania się na jakieś nieprzyjemności, więc taką koncepcję sobie założyłem. Zatem będzie to taki ultramaraton obejmujący łącznie 280 km przejechanych na rowerze, a 10 km trzeba będzie pokonać spływając pontonem, ładując ten rower na ponton i po prostu przemierzając te 10 km rzeką. Także ze Swornych Gaci po tej nocce rano, skoro świt, ruszam na Brdę. Brdą będę płynął 10 km, potem wypakuję się i wrócę do domu. Łącznie, tak jak powiedziałem, będzie to 280 km przemierzonych na rowerze, zapakowanym no, dosyć mocno, bo cały ekwipunek jest niestety dosyć ciężki, co jest mankamentem, ale to się z tym trzeba liczyć. To jest taka koncepcja po prostu. A 10 km, no to będzie trzeba tutaj pomachać wiosłami, bo Brda w tym odcinku nie jest niestety zbyt rwąca, to nie jest taka rzeka z wartkim nurtem, tylko właśnie leniwie sobie płynie, a połowa tej trasy mniej więcej to będzie przeprawa przez dwa wielkie jeziora, więc naprawdę tak 3 godzinki wiosłowania w tym całym moim ultramaratonie to też jest niemały wysiłek. Także zapraszam na tą przygodę. Ciekawy jestem, jakie też moje wrażenia będą pod koniec. Czy będzie to bardzo męczące, ale spodziewam się, że tak. I też jak w ogóle to wypadnie. Być może taka kiedyś koncepcja się pojawi już na zorganizowanych ultramaratonach, bo kto wie, coraz więcej osób widzę, że się tym zajmuje i na swoich filmach też umieszcza bike rafting, czyli właśnie przewożenie, podróżowanie z rowerem na pontonie. Także zapraszam Was na dzisiejszy odcinek i życzę miłego oglądania oczywiście. Halo, halo, meldunek z trasy. 1,5 godziny za mną, ale przejechałem dopiero 26 km, więc średnia nie jest oszałamiająca. Wydaje mi się, że 18 na godzinę tylko. Zegarek czy licznik pokazuje mi, że będę na miejscu za 6 godzin 23 minuty, czyli właściwie się ten czas nie zmienił mocno. Ale no dojadę. Raczej się staram jechać na wyczucie jakby oporu na nogach. Tak mniej więcej, żeby to
było w granicach 120-140 watów, no to mniej więcej tak to jest, tak to czuję, więc na wyczucie już myślę, że po dłuższym okresie czasu takich jazd z miernikiem mocy i na tym trenażerze to jestem mniej więcej w stanie określić, jaką tam generuje moc. No ale oczywiście ta moc przekłada się na prędkość w zależności od różnych czynników. No i jednym z nich jest to, jak jedziemy. Czy to mam właśnie teraz, jestem obładowany, dosyć dużo jest tych pakunków tutaj na rowerku. No, jesteśmy, jeszcze do Kościerzyny zostało mi 40 km. Że troszeczkę jest do przejechania niestety, ale no tak wygląda mój cały ekwipunek mniej więcej zapakowany. Tu z przodu ja mam tylko ten paśnik, no i z tyłu na plecach jeszcze no bukłak z wodą. Także no te sakwy, prawda, one dosyć, no widzicie, tak to wygląda, że dosyć dużo jest niestety do zapakowania, jak się wybiera na tą trasę. Tutaj są właśnie jeszcze, tutaj cała ta sakwa tutaj to jest niestety wypchana pontonem. Nic tu więcej nie weszło, a tutaj w tą to akurat wszedł cały sprzęt do spania, więc jest ok. No ale to się chyba jakoś inaczej nie da tego założyć. Trzeba tak jechać, jak to jest, jak chce się spać pod namiotem na rowerze. Dobra, także do usłyszenia w następnym wejściu. Jadę pod górkę, no bo tutaj ta trasa to jest taka trochę z górki, trochę pod górkę, jak na tym liczniku widać to niebieskie, nie wiem czy to będzie widać, a może nie. No to tutaj mamy co chwila jakieś wzniesienia, więc średnia mi spadła do 17,5. No i to oczywiście wpływ ma na czas do celu, bo pół godziny temu było 6 godzin 33, a teraz jest 6 godzin 32. No bo po prostu tam ta średnia nam spadła. 33 km, 34 zaledwie przejechałem przez te 2 godziny 10 minut. Miałem krótką przerwę właśnie, żeby zadzwonić, skontaktować się. No ale mam nadzieję, że się pogoda nie zmieni, więc się jedzie bardzo fajnie, przyjemnie. Tutaj ruch taki co nic, więc o, a teraz akurat coś jedzie, no ale wcześniej on, tylko że mamy pod górkę niestety, to nachylenie tutaj to będzie no 4,8, 5 stopni, 5,3, 5,7, 5,9, 6, 6,3, 6,2, no właśnie 6-stopniowe, ale krótkie na szczęście, więc no ale to spowalnia po prostu, prawie 7 stopni już teraz, 7,7, o 8 stopni nachylenie miało, teraz ma 8. No i właśnie tutaj są, tutaj na Kaszubach już takich górek będzie dużo, że będzie kawałek z górki, kawałek pod górkę. No i to właśnie efekt ma taki, że ten czas, ta średnia mocno spada, żeby utrzymać ją wysoką, to znacznie jest trudniej niż na przykład na Żuławach. Ale myślę, że będzie fajna wycieczka, no bo dużo aktywności sobie zaplanowałem. Thank you.
właśnie te moreny takie polodowcowe, to są te górki pozostałości po przejściu tutaj lodowców. No i mamy dlatego na Kaszubach górka dół, górka dół. No jak by inaczej mogło być. Więc tutaj musimy sobie ładnie podjechać. Ja wyłączam też ten mój licznik rowerowy Karu 2. On mniej więcej zużywa, ktoś się pytał w komentarzach, myślę, że nawet chyba nie jedna osoba, jak to wygląda ze zużyciem energii, więc jak on ma wyświetlacz tak do połowy, do 1/3 ściemniony, to mniej więcej 10% na godzinę schodzi. I tu właściwie schodzi tak samo, czy jest sensor włączony z tyłu, czy nie. Prace ziemne. No i proszę, asfalciki piękne. Znaczy jak dla roweru to piękne. Dla mnie to tutaj jest luksus akurat. No jadąc samochodem to raczej wybrałbym główną drogę, dlatego tutaj jest taki mały ruch. Także naprawdę super się jedzie, ekstra. Wprawdzie jest tak, że górka, dół, ale mi to akurat nie przeszkadza. Dobrze się czuję na takich właśnie trasach mieszanych, że jest troszeczkę pod górkę, trochę właśnie z górki, trochę zakrętów. Ta trasa jest urozmaicona. No i tą trasę, którą wytyczyłem tutaj, no jak na razie to się sprawdza w 110%. Częściej znałem, więc wybrałem, dlatego widziałem, że będzie dobra. Ale na przykład tutaj, no to praktycznie jadę sam. Naprawdę, jeśli już jakiś samochód się znajdzie, to raz na bardzo długi czas, a jak już jedzie, to jedzie wolno. Także te flow takie podróżnicze tutaj jest niczym niezmącone. A co chwila jakiś domek, jakieś pole, jest na co popatrzeć. Po drogach takich, nie mówię o ekspresówkach albo o drogach krajowych, tylko o takich właśnie tutaj, gdzieś poza tymi głównymi szlakami, to naprawdę jeździ się bezpiecznie. No, także pięknie mamy tutaj, wow, fajny terenik, ciepło się zrobiło, ekstra, no po prostu bajka. Dobra, zobaczmy, czy prosto. A, dla ciekawości sprawdzę. No widzicie, tutaj mamy już 6 godzin 17 minut do Swornych Gaci. Więc jakby coś do przodu idzie. Średnia się utrzymuje 17,5, czyli tutaj nic nie zyskałem na razie, no bo nie było na czym. Jednak pod górkę się więcej traci niż zyska zjeżdżając z niej. Na ten rycznik Karu to jak wyjdzie wersja trzecia, to od razu go wymienię, bo mam nadzieję, że poprawią baterie w nim. Ale zobaczcie, podaję na przykład godzinę dojazdu, dystans do pokonania, podaję kiedy jest zachód słońca, podaję wschód słońca. Takie rzeczy, których na przykład ja na Wachu znaleźć nie mogę. A to się przydają do takich właśnie wypraw rowerowych. I mimo, że Wachu jest mniejszy, jakby taki, no i dłużej trzyma ta bateria, zdecydowanie dłużej, bo
około 15 godzin, no to dużo chętniej biorę ten większy licznik, no bo podaje takie dodatkowe dane, jest jakby wygodniejszy w nawigowaniu również. Halo, meldunek z trasy Trzepowo. Minęliśmy już Suchą Hutę, a teraz gmina Przywidz. No i jedziemy chyba na Trzepowo, z tego co ja kojarzę na mojej mapie. No i potem już będziemy chyba skręcać w lewo za kilka kilometrów i dołem objedziemy Kościerzynę. A tutaj mamy fajną traskę właśnie przez lasek na to Trzepowo. Też pusta droga. Ale już widać, no jesień powoli się zbliża. Fajny efekt jest, bo po lewej stronie jest jeszcze w miarę, no jasno, jest słońce oświetla, ale wrażenie jest takie, że to po lewej stronie to jeszcze jest lato, a po prawej już więcej liści leży, już jest jesień. Oczywiście, a propos właśnie różnych zgubionych rzeczy, to nie wiem, czy wam mówiłem, a to może nawet nagram krótki short, że się odnalazł mój kijek do kamerki. Jeden z zawodników go, albo z moich, znaczy nie wiem, czy to zawodnik, ale z widzów mojego kanału, oglądając film z Robinsonady, znalazł ten kijek i go odniósł do organizatora. No i już go odzyskałem. Także na razie fajna jest traska, bardzo przyjemnie się jedzie. Właściwie tylko ja jadę, nic więcej. Pusto, nikogo nie ma. Jedynie co to jakieś dzieci czasami na rowerze z osiedla, z tych wiosek mnie mijają. A tak to pusto. No ale czuć właśnie, że to już taka jesień jest bardziej. Niby właśnie słońce i tak dalej, ale ten wiatr jest taki chłodnawy. Trzeba będzie chyba już ubierać kurtki rowerowe te jesienne. Powolutku. O, a teraz mamy Borowinę. Miejscowość. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda. A, zostało 92 km w ogóle do Swornych Gaci. 46 przejechane. No i 5,5 godziny zostało do celu, tak w ogóle. Także ładny czas. Jak 5,5 godziny, no to... A jest powiedzmy 11. No to przed to około 14. Bym już był na tym biwaku. I tutaj za Trzepowem, zobaczcie, droga idzie w dół. Nie jedziemy tą drugą, główną drogą na Kościerzynę, tylko tutaj objazd sobie zrobiłem taką boczną drogą. Tutaj facet nas puszcza. I pojedziemy sobie tutaj prosto. Facet, facetka. Chyba jej wpadłem w oko, bo się tak jakoś uśmiechała, no i puszczała mnie wyraźnie. No dobra, to lecimy w takim razie prosto i tutaj skręcimy sobie w lewo. Proszę, jak ładnie. Po co się pchać główną drogą, jak można pojechać boczną? No ale zobaczymy, jak ta boczna. Ja tutaj sobie ją wytyczyłem, a to chyba będziemy tu się tłuc czymś takim. Ha. Ale fajnie. A właśnie, to jest to, co lubię. Wprawdzie asfaltu nie ma, ale też jest to jakieś znowu urozmaicenie. Ale proszę, kładą tutaj płyty, bo już są przywiezione i będzie elegancka płytowa droga.
A tak, to tutaj jest widać jeszcze, o, gdzieniegdzie wystaje bruk stary. No, także po takiej dłuższej podróży asfalcikiem mamy fajną drogę. Polną taką, można powiedzieć. Bo wśród pól jest. Po prawej, po lewej stronie. Tutaj czuć chłód od wody, taką wilgoć, bo tu gdzieś taka jakaś rzeczka chyba płynie, na mapce ją widzę. W ogóle Przywidz leży nad jeziorem, oczywiście, więc to myślę, że już może mieć jakiś tam wpływ. No i te lasy są takie bardziej podmokłe. Myślę, że do Kościerzyny zostało jakieś 20 km. Ale tu się nie spodziewałem tej piaszczystej drogi, powiem szczerze. Ja myślałem, że... A chociaż wiecie, tu chyba faktycznie ja na mapce widziałem, że to jest taki szlak. A, już przypomniałem sobie, to jest ta droga Cystersów. Spoko. To ona była zaznaczona taką kropeczkowaną linią zieloną. To właśnie myślałem, no ale widziałem, że tutaj da się przejechać. Więc ją tu sobie wytyczyłem i jak najbardziej dobrze zrobiłem. Nie wiem, czy zauważyliście na poprzedniej, dosłownie na filmie to będzie sekundę temu, była informacja, że to jest właśnie szlak Józefa Wybickiego, rowerowy szlak, dlatego, że za chwilę, za jakieś 3 km będzie droga do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. No oczywiście tam nie będę zajeżdżał, ale będziemy obok tego muzeum niedaleko przejeżdżać. Dokładnie ja sobie to zaznaczyłem. To jest Muzeum Hymnu Narodowego za 3,6 km. Będzie zjazd właśnie. A to jest ten szlak właśnie rowerowy Józefa Wybickiego. Tak to wygląda, tu przynajmniej. To właśnie takie o, mieścinki, jakieś gospodarstwa, wioseczki. O,
No, teraz musimy znaleźć tą właściwą drogę. I teraz nie wiem, czy do góry właśnie, bo tutaj... A, chyba jednak na dół, dobra. Tak, widzę ją już na mapce. Czyli tutaj. What does perfect even mean? Można było powiedzieć. Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules? And imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. Zdecydowanie przydają się miękkie biegi. Szeroki zakres właśnie w dół. Dobra, jak to wygląda? 3 godziny. 54 km, 84 do celu, no i 4 godziny 40 jeszcze zostało całej, ale średnia tutaj nam skoczyła 17,7, a to dlatego, że tam na tych asfaltach było trochę szybciej, bo tu na pewno będzie gorzej już. O! Tutaj jest widoczek. Zaraz pójdziemy obejrzeć sobie. Ha. Kątem oka dostrzegłem. Jest nawet ławeczka. Już idę zobaczyć. Bo właśnie na mapce pewnie... A, na mapce jest to jeziorko. Zobaczcie, jest... Ha. Patrzcie, jak to wygląda. Wow. Już idę zobaczyć. Fajny widok. No proszę, i tutaj o. Tak to wygląda. Halo, halo, meldunek z trasy. Grabówko chyba minąłem. No to jest właśnie dolna część, znaczy tutaj wyżej, tam bardziej na północ, jest już Kościerzyna. Ja muszę zobaczyć... właśnie. I tutaj pewnie za 2 km dopiero będzie zjazd do tego muzeum. Także ta droga leśna, taka polna, dużo czasu zajmuje, żeby nią jechać, a kilometry ubywają po prostu bardzo, bardzo wolno, bo średnia pewnie jest nieduża. Tutaj 17,6 mamy, no to nie jest źle. Już się obawiałem, że poniżej 17 tutaj spadło. No nie robię żadnych przerw. No i daleko nie ujechałem, bo kolejne wejścia, a tym razem... Tak, to jest
przejażdżki konne, a tutaj po prawej stronie, na tym zakręcie, za tym zakrętem, powinno być Muzeum Hymnu Narodowego. I no mi się wydaje, że nawet widać tutaj te flagi. Ja myślę, że tam zajadę po prostu. Obiekt Samorządu Pomorskiego. Czekajcie, czy to jest? To mi się wydaje, że tutaj jest to muzeum. Zaraz zobaczę. Wartownia. O kurczę, muszę się zapytać tutaj za chwileczkę kogoś. Ale chyba tak, tam podjadę po prostu na ten parking tylko. To na pewno, bo zobaczcie, tutaj mamy kilka takich. Tutaj jest orzeł. Dąb posadzony przez Bronisława Komorowskiego. Dobra, to trzeba ominąć ładnie. Nie urósł, się wcale nie dziwię. A to mamy orzeł polski. O, to tak. To możemy obejrzeć tutaj. Obiekt powstał dzięki wsparciu i tak dalej. Dobra. Chodź, przeczytamy, co tu jest napisane. No i jedziemy dalej. Właśnie tutaj zajechałem na chwileczkę do tego Muzeum Hymnu Narodowego. To jest kompleks kilku budynków. No i taki właśnie teren wokół przylegający. Można tam się zatrzymać też, posiedzieć trochę. A tutaj mamy niebieski szlak. Się zmienił z czerwonego na niebieski. Powiem wam, że ten szlak Józefa Wybickiego do Będonina chyba. No. To całkiem fajne nawet, żeby go przejść na piechotę. Tylko to trzeba byłoby no sporo czasu, ale rowerowy on jest głównie. A rowerem to już w ogóle jest bajer. No, jak niestety tutaj wpadniemy na ten Będomin i za tym Będominem na tą drogę tutaj, no to ona taka jest niezbyt fajna, jak widać. Duży ruch. No i tutaj chyba 3 km, no może nie całe nawet, będę nią jechał, ale potem skręcam w lewo za pół kilometra niecałe już, no to... No ale tu chyba nie ma sensu robić żadnych objazdów, no bo jak te 3 km objechać? Tutaj chyba się nie da po prostu. Mogę zobaczyć na mapę, tak na przyszłość, ale nie sądzę, żeby... była jakaś sensowna droga inna. Halo, halo, meldunek z trasy. No, wielki klincz tutaj się udało przejechać przez tą ruchliwą drogę i znowu wjeżdżamy w takie spokojniejsze uliczki. Jest taka mieścinka nieduża, ten wielki klincz, mimo że się nazywa wielki. A tu jest mała, a nie, mały Podleś z kolei dalej. A my oczywiście Podgórkę mamy, chociaż to wygląda na dużą górkę, w rzeczywistości pewnie będzie mniejsza. No ale jedziemy. Już 4 godziny jedziemy. 71 km, czyli mamy już półmetek minąłem. Zostały 4 godziny do celu. 71 km, no to już dawno za Kościerzyną jestem. Już niedużo zostało właściwie. No, tutaj ta górka to jest z 8 stopni. Chyba będę musiał bieg zaraz zmienić. No, niestety. 8. Myślę, że będzie z 10 pewnie, zanim do szczytu dojadę, ale jest krótka. No, 10 stopni tutaj było.
wzniesienie. No, są większe w okolicach Gdańska, niedaleko nawet. Mówię o drogach zwykłych takich, nie o jakichś lasach. No i lecimy dalej. Ale zobaczymy statystyki, jak wyglądają. O, prędkość średnia wzrosła na 17,7. No więcej tutaj nic. 68 km do celu. No i mam nadzieję, że teraz już będą właśnie głównie takie drogi, jak tutaj. No ale tutaj to rezydencje mają ludzie, kurczę. No już nie w tym życiu niestety. Musiałbym się drugi raz urodzić i swoje życie inaczej poprowadzić, to bym może miał taki dom, ale tak to nie. Ech. Proszę, jak ładnie sobie urządzili. No i tutaj już chyba koniec cywilizacji, bo się droga zaczyna taka jakaś. Ale przynajmniej pusta. Przynajmniej relaksuje. Ale warto tutaj na tą trasę wziąć szerokie opony z mniejszym ciśnieniem trochę. Jeżeli się ktoś gravelem wybiera, to tak. Tylko po prostu w miarę szerokie, trochę zejść ciśnienia, bo tutaj często takie właśnie są szutrówki, tylko że te szutrówki to są takie z takimi właśnie, z taką tarką trochę. No, droga mi każe skręcać tu, no to skręcamy. No jakiś ładny widoczek, widocznie. No zobaczymy, co jest za tą górką ciekawego. A tutaj widzę jakiś most kolejowy. A, będziemy przez niego przejeżdżać, z tego co widzę. Ha, ciekawe, jakieś urozmaicenie. No, a za tą górką co było, bo mówiłem, no za tą górką właśnie było tutaj takie różne pola, właśnie to co tu widać. No dobra, wbijamy się na ten most. Że tutaj chyba jeżdżą pociągi. No jeżdżą, jeżdżą, bo te tory są używane. Czarny szlak rowerowy tutaj jest. Nawet. To już pojawiają się na przystankach kaszubskie OZO. Ja to zobaczę, żeby wam to pokazać, bo tam... No zobaczcie, widzicie, tutaj są przystanki i taka ciekawostka, że one są pomalowane w kaszubskie wzory, nie? Tutaj na przykład, o, widać taki fajny Kaszebę. I tak myślę, że będą te przystaneczki tak ładnie sobie tutaj co jakiś czas różne te wzory się będą powtarzać.
Taka ciekawostka właśnie. No, także się udało chyba. Tutaj są już te wdzydze. O, jakie bydełko tutaj się pasie. Muuu! 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 Był nowy, a tam był mały Podleś, a tu jest nowy Podleś. Enklawa. Nie wiem, co to dokładnie znaczy, ale widziałem to na mapie właśnie. Znaczy wiem, co to znaczy enklawa. To jest jakby wydzielony teren, ale czemu to się tak nazywa? To nie wiem. Myślę, że to jest jakiś ośrodek turystyczny po prostu, który się tak nazywa i tyle. Tutaj ten teren jest ogrodzony, ale fajny jest po prawej stronie, ale no wejść nie można. Prywatny las. A tutaj mamy, zobaczcie, a tutaj mamy w ogóle taki, o, no nurt jest taki sobie, ale tu można płynąć, normalnie przepłynąć. Nie wiem, co to jest za rzeka, mogę zobaczyć potem, ale spłynąć się kawałek przynajmniej da, ale myślę, że to jest nic takiego wielkiego tutaj raczej, to nie jest brda na pewno. Jakiś chyba kanał po prostu. A tutaj chyba wyścig był, wydaje mi się, organizowany, bo są takie oznaczenia, taką fosforyzującą, to zazwyczaj jest właśnie do jakichś wyścigów używane. No i znowu mamy podjazd. Halo, halo, meldunek z trasy, no i zobaczcie, znowu tu już wjeżdżamy w takie tereny, no, wdzycki, szewskich, lasy, takie iglaste, piachy, ale tutaj na razie mamy ładny asfalcik, ale klimatycznie się jedzie, fajnie, bo płasko, zmiana w ogóle otoczenia. Właśnie minąłem po drodze tutaj taka główna droga była obok ścieżka rowerowa, ale to ja bym nie chciał jechać wzdłuż tej ścieżki, znaczy tą ścieżką rowerową wzdłuż tej drogi ruchliwej. Lepiej jest właśnie wybrać sobie objazd taki jak tutaj, przez las. Cisza, spokój. Znacznie lepiej. O, proszę bardzo. Na Juszki będziemy skręcać zaraz. I to chyba tutaj. Tak. Jest tutaj stop, ale... A Rotenbark, taka miejscowość, tam jest dalej, prosto. Zobaczcie, Wąglikowice, mamy 4 km, a my jedziemy tutaj na dół, a po lewej stronie jakieś jest jeziorko, ale... A, widzę. Jak się uda, to zrobiłbym tam chwilę postoju i coś zjadł, bo już jadę 4,5 godziny, a jeszcze nic nie jadłem nawet. No i lecę na Gołun tutaj tą traską sobie.
A włączyłem kamerkę, bo po lewej stronie będzie jakieś jeziorko. Chyba teoretycznie będzie dojście do niego, chyba że zastawione będzie znowu domkami, bez możliwości, żeby w ogóle cokolwiek, ale chyba nie. No, jest puste. Fajnie, to ja się zaraz tutaj wbiję. No, bo widzę, że jest zjazd nawet. O, no tak, tylko teren prywatny, czyli jak? Tak to wygląda tutaj, takie miejsce. Tam jest chyba fajniejsze miejsce na tym pomostku. Nie będziemy tu siedzieć, bo to jest jakaś nora. Ale tu się przejdę. O. Na ten pomościk. Hapsiup. No, zdecydowanie ładniej to wygląda tutaj. Dobra, wyłączymy na chwilkę licznik i coś poszukam do jedzenia. Zaraz coś tutaj wyjmę. O, może być to. Pierwszy batonik. Ogólnie fajne są, jak widać tutaj, laski. Trochę jest piachów, o, tak jak tu, ale na rower górski czy gravela z 45 oponki to jak znalazł. Nie no, jedzie się bajer. Zobaczę jeszcze, o której będę na miejscu, bo jest dopiero godzina 13, więc myślę, że zaraz zobaczę. Właśnie, przecież to mogę sprawdzić. Będę za 3,5 godziny na miejscu. No dobra, 3,5 godziny. O, tutaj też jest kolejne jeziorko. Po jednej stronie jezioro, po drugiej stronie do wyboru, do koloru, co się tam chce, to można tutaj sobie odpocząć. Dobra, 13.30, 3,5 godziny to będzie 14, 15, 16, 17. Tutaj gdzieś za 100 metrów będzie zjazd. Zaraz zobaczymy, czy faktycznie, bo na razie to nie widzę. A chyba jest. Tak, tu jest strzałeczka nawet. Zielony szlak. Użytek torfowisko, słuchajcie. Tu jest zielony szlak, ale my możemy pojechać tym szlakiem. On wprawdzie troszeczkę jest dalszy, ale myślę, że jest bardziej urokliwy. Także mój licznik tutaj nam wskazał alternatywną drogę, że można też i tu. I tak myślę, że pojedziemy. O, widać to nawet. Pewnie będzie na filmie, że Karu tak dosyć dobrze nawiguje właśnie, że bardzo szybko wyznacza fajne objazdy, nie każe zawracać 3 km. Jest taki bardziej inteligentny trochę jednak, ten licznik ma lepsze algorytmy obliczania alternatywnych tras i to jest fajne, bardzo przydatna funkcja.
Ale tutaj wyrąbisko niezłe zrobione jest. No dobra. No, kolejny meldunek z trasy. Bo tu jadę cały czas, ta trasa już te ostatnie 50 km to są... A, co to jest tutaj w ogóle? Ale tutaj wyrąbisko niezłe zrobione jest. Te dwie wody, razy dwa, nie? Tak, tak, tak. I kart, tak, tak. Dla barber czy dla mnie? Jako winogrona. A, okej, dobra. Halo, meldunek z trasy. Jeszcze jeden chyba może będzie na końcu. O, tutaj rolnicy. Wykopki są, zobaczcie, wykopki. Widok już taki. Zobaczcie, to rzadko co widać, żeby jeszcze takie wykopki były gdzieś. Dzieci wykopują ziemniaczki. No po prostu pierwszy raz od wielu, wielu lat widzę, a kiedyś to na takie wykopki to całe szkoły ponoć jeździły, a to jeszcze nie moje czasy. Chyba, że na wsi jak ktoś mieszkał. Abisynia tak w ogóle tutaj. Prawie jak jakaś Majorka. A to Polska. Abisynia. Proszę bardzo, jaki piękny kraj. Ta Abisynia. A to w Polsce. No jesteśmy ponad 100 km już w trasie. Szósta godzina jazdy non-stop, prawda? No non-stop, tam miałem na zakupy tylko wstąpiłem uzupełnić wodę. Także wiozę ze sobą zapas picia. Na plecach uzupełniłem w bidonie i 1,5 litra. I jeszcze pół wziąłem, także mam 2 litry w zapasie. No i jeszcze całe bidony, także starczy mi na powrót. Jutro, bo jutro niedziela, więc trzeba pomyśleć o tym, żeby mieć co do picia wziąć. A 1,5 litra w zupełności wystarczy na to, żeby zrobić sobie obiad i jeszcze wypić sobie herbatę wieczorkiem. No i fajnie jest, bo akurat dojadę przed zmrokiem, bo mamy, no prawie, że 15 jest. A mój licznik mówi, że za 2,5 godziny będę na miejscu dopiero. Czyli jak mamy 15 na 17.30, więc a o 19 już słońce zachodzi, stąd też zostanie mi 1,5 godziny na rozbicie namiotu i przygotowanie herbaty i obiadu. No i akurat będzie to fajnie, bo bez stresu, bez krążenia po ciemku sobie. Ale tutaj sterta, znaczy no, rozwalająca się. Zobaczcie, taka zabytkowa stajnia chyba, albo obora. Taka atrakcja pewnie tu można. A ja nie będę tam wjeżdżał czy wchodził, ale jest. Można odnotować, ktoś chce zwiedzić, to jest coś takiego. Halo, halo, meldunek z trasy, jesteśmy Wiele, czy okolice Wiele i ta wieża tutaj naprzeciwko nas. 14, 15 już dochodzi. No niestety, wrzesień, 15 to już się tak zbiera na koniec dnia. 107 km właśnie, nie wiem czy to widać, kurczę, chyba mało co, no ale 107, 34 do końca, no i 2 godziny jeszcze zostały.
Czyli 15, 16, 17, nie? Będziemy na miejscu. No dobra, to lecimy, nie ma co stać. No, myślałem, że będzie bez usterek, ale niestety ułamał się, widzicie, ten element od bagażnika, wszystko mi pospadało. Jest drama, będę musiał to reklamować, jak wrócę, o ile mam nadzieję, że dojadę na tym. Dobrze, że mam, widzicie, zawsze narzędzia jakieś, bo będę próbował to naprawić. Czyli tutaj to trzeba skręcić i jakoś wrócić, znaczy jakoś dojechać. No jakoś mi się udało to naprawić. Dobrze, że miałem tego multitoola, bo tutaj właśnie puściło w tym miejscu i tu niestety, kurczę, to pękło. To zabezpieczenie takie, które trzyma całość jakby na tym bolcu. No i mam nadzieję, że jakoś zdołam wrócić w ogóle do domu. Potem to spakuję i odeślę. No, Ortlieb tu się chyba nie postarał za bardzo. Generalnie, chyba że to coś może, no nie wiem, nie jest to takie ciężkie w sumie to wszystko. To co mam. O, tylko że w ogóle... Zaraz. O, widzicie, patrzcie. Bym zgubił w ogóle butelkę z wodą. Dobrze, że ja spojrzałem. Bym pojechał, a butelka by została, gdybym był bez wody. Na szczęście zobaczyłem. Dobra, jedziemy dalej. No dobra, i miejsce znalezione. Tutaj się przejdę kawałek dalej w ten las. Gdzieś tutaj może się schowam za tą górkę tu. A tu z tej strony nikt mnie nie znajdzie, bo tu jest niedostępny brzeg. Tutaj płynie brda dołem, leniwie sobie. No i tutaj niestety nie mam jak zejść na dół, ale z drugiej strony też ogranicza mnie to z jednej strony od wścibskości. Taka dróżka jest raczej niedostępna dla nikogo. Także ja nawet się cieszę, że to jest trochę właśnie wyżej, bo też nie będzie takiej rosy rano. Będzie po prostu sucho. A tutaj jest las iglasty, więc też dreszczy nie ma. Także jest wszystko fajnie. Takie dosyć są wysuszone tutaj te. Ale tu widzę, że będzie dobre miejsce gdzieś tutaj w dole właśnie. O.
No i zanim zmrużę oko, to jednak coś myślę, że powiem, tylko włączę sobie światełko, no takie delikatne, żeby mnie było trochę widać. Tu u góry możemy je sobie postawić. O, teraz będzie coś widać chociaż. Bardzo fajne, znaczy tutaj w tym namiocie, to jest Naturhike. Tak on wygląda od środka, więc dosyć dużo jest miejsca. Jego kiedyś już pokazywałem. Tu w ogóle można, teraz to jest zamknięte. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o otwarcie tego namiotu. To zaraz sobie zobaczymy. O, tu postawię kamerkę, gdzie widać. Także dosyć fajnie jest rozwiązane. Tutaj nie leci to zimno, a można też łatwo zerknąć sobie, co się dzieje. Uchylmy trochę rąbka tajemnicy. No właśnie, tak wygląda. Już godzina jest teraz 19:15, więc to słońce już zaszło. Rowerek jest przypięty do drzewa. Mam nadzieję, że nie zginie w nocy. No, tak wygląda od środka namiocik. Jest fajny, dużo miejsca, szybko się dosyć stosunkowo rozkłada. Wydaje mi się, że jest dosyć ciepło też, mimo że to jest wrzesień. No, ale w nocy ta temperatura może spaść do 9 stopni, więc lepiej się tutaj nie wychładzać za bardzo środka. Ja natomiast wyjdę jeszcze, jak się zrobi tak ciemnawo, i zrobię jakąś klimatyczną fotę. A jeszcze podsumowując dzisiejszy dzień, to trasa, jaką jechałem, czyli z Gdańska do Sfornych Gaci, jest naprawdę mega fajna. Jest wyczerpująca, bo to jest wyszło 150 km, więc z sakwami, z pontonem, to wszystko jednak waży dużo. Po drodze urwało mi się to ten zaczep od bagażnika i to niedobrze. Dobrze, że miałem co jak naprawić, bo inaczej to kaplica by była. No to jest to, że no nie sprawdziłem. Mogłem kontrolować jakby, czy jest to dobrze przykręcone, bo to po prostu chyba się u góry poluzowało, ten taki bolec, który trzyma wszystko, i ten bagażnik opadł i wyłamując tą blokadę, więc to wydaje mi się, że nie wiem, czy mi to przyjmą do reklamacji, może to nie powinno, bo z drugiej strony nie pękło, z tej pękło, może to jest po prostu ten plastik słaby. No ale Ortlieb, bogata firma, może mi wymienią na nowy po prostu. Spróbuję tam to reklamować w tej firmie. W końcu jest tam gwarancja jakaś. Bardzo dobry był ten to do jedzenia. Jeżeli to mi naprawdę smakowało, to było beef stroganoff. Naprawdę jeden z lepszych przysmaków, bo to i smak był, i to mięsko było dobre, i do tego jeszcze kluski. Naprawdę super jedzenie. No i jak zwykle herbata też smakowała. Także to jutro. Jakie są jutrzejsze plany? Myślę, że jutro sobie wstanę o godzinie 6. Ustawię sobie budzik, więc zrobię szybko coś do jedzenia. Mam jeszcze na szczęście jedną taką porcję, trochę czegoś innego. Nie wiem, co tam jest, ale coś tam jeszcze wziąłem właśnie z tych liofilizowanych potraw. Herbatę. Pakuję się, jadę nad Brdę. Chyba do Sfornych Gaci, albo zobaczę też, w sumie mogę tutaj się zwodować, bo będzie bez świadków, tak jak ja lubię. No ale zobaczę, albo do Sfornych Gaci, zależy, która tam będzie godzina, a jeżeli nie, to po prostu tutaj, bo jestem zaraz przy Sfornych Gaciach, więc tutaj rano, żeby nie było tłoku na tym szlaku, bo też nie chcę się z kimś tam zderzyć, powiedzmy, wolę sam spłynąć, i do Drzewicza, w Drzewiczu będzie, ściągnę ten cały ponton, zapakuję na rower i do domu, i koniec wyprawy będzie. Także taki jest plan. Ale póki co fajna noc się szykuje. Ja
troszeczkę jeszcze poczekam i tamten wywietrznik zamknę.